Państwo radni, proszę o zalogowanie się do systemu.
Szanowni Państwo, otwieram 28. sesję Rady Gminy Załuski. Jest mi bardzo miło powitać Panie i Panów Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję, Pana Wójta. Serdecznie witamy także Panią Skarbnik oraz obsługę prawną naszego urzędu. Proszę Państwa, stwierdzam, że na dzisiejszą sesję przybyło 9 radnych, w związku z czym mamy kworum i możemy prowadzić obrady. Porządek dzienny dzisiejszej sesji został Państwu przedłożony wcześniej i chciałabym poprosić Państwa o jego przyjęcie. Bo rozumiem, że żadnych uwag co do porządku nie ma. Dziękuję Państwu bardzo. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Punkt 3 dzisiejszej sesji. Przyjęcie protokołu z obrad 27 sesji Rady Gminy Załuski. Co do treści protokołu nie wpłynęły jak do tej pory żadne uwagi i zastrzeżenia. Został on zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Zatem proponuję przyjęcie protokołu bez jego odczytywania. Dziękuję Państwu. Stwierdzam, że protokół z 27 sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy zatem do punktu 4. Interpelacje i zapytania radnych. W formie pisemnej żadne interpelacje do Biura Rady nie zostały złożone. Jeżeli Państwo mają teraz jakieś sprawy, ewentualnie zapytania, to jest okazja w tym punkcie do zabrania głosu. Nie widzę zgłoszeń, zatem przechodzimy do punktu 5, do sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski. Oddaję głos Panu Wójtowi. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, drodzy mieszkańcy Gminy Załuski, oglądający dzisiejsze posiedzenie za pośrednictwem łącza internetowego. Bardzo serdecznie Państwa witam. Okres międzysesyjny to wiele wydarzeń też i kulturalnych, i społecznych, też bieżąca praca Urzędu Gminy Załuski. W miniony weekend, w sobotę, w niedzielę obchodziliśmy Święto Gminy Załuski w Parku Podwórskim w Kroczewie. Myślę, że bardzo udana impreza, bardzo duża frekwencja, zadowolenie mieszkańców pokazało nam, że ludzie po okresie izolacji związanej z pandemią koronawirusa chcą się spotykać, bawić, integrować. I moja radość jest tym większa, że ta impreza naprawdę cieszyła się dużym zainteresowaniem, frekwencją. Dodatkowo chciałbym podkreślić, że była ona finansowana w całości ze źródeł zewnętrznych, gdyż otrzymaliśmy 25 tysięcy dotacji z samorządu województwa mazowieckiego. Pozostała kwota pochodzi z wpłat od partnerów i darczyńców, dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję samorządowi województwa i sponsorom tej imprezy. Tak jak mówiłem, pokazaliśmy, że można bezkosztowo zrobić imprezę o tak dużym zasięgu. Nie boję się użyć tych słów, że była to największa tego typu impreza w powiecie płońskim w tym roku. Drugi dzień to był Dzień Strażaka, również bardzo ważne wydarzenie, oficjalne przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Kroczewo. Dziękuję strażakom, ochotnikom za uczestnictwo w 2 dniach Święta Gminy Załuski, za okazaną pomoc, za tą pracę. Dziękuję również funkcjonariuszom policji,
którzy też wykonali wspaniałą pracę podczas pierwszego dnia. Nie było, to ważne podkreślenia, nie było żadnych incydentów, żadnych interwencji, pełen spokój, więc należy się z tego cieszyć. Szanowni Państwo, wkraczamy już w taki okres decydujący, jeśli chodzi o realizację inwestycji gminnych. O ile, tak jak mówiłem, w roku ubiegłym to wszystko szło bardzo płynnie, praktycznie zrealizowaliśmy 100% inwestycji, co nie wszystkim samorządom się udało. No w tym roku już nie jest tak dobrze, są pewne problemy, w większości wynikające z sytuacji na rynku. Galopująca inflacja, nie ukrywam, utrudnia nam realizację wielu inwestycji, zwłaszcza, że często, praktycznie zawsze te inwestycje są realizowane w oparciu o środki zewnętrzne. Wygląda to w ten sposób, że my często aplikujemy o środki, robimy kosztorys, później jest procedura oceny wniosku i od złożenia wniosku do podpisania umowy mija 2 lata i ceny często 10, 20, a nawet 30% rosną w górę, więc to jest takie wyzwanie i problem, z którymi musimy się zmierzyć. Unieważniliśmy pierwszy przetarg odnośnie budowy oświetlenia na stadionie sportowym w Karolinowie. Tu akurat nie problemem była cena, tylko dopatrzyliśmy się błędu w projekcie, gdyż oświetlenie było zaprojektowane na zbyt małą ilość światła, za mało było luksów, więc po konsultacjach z Wydziałem Organizacyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej zmieniliśmy specyfikację w ten sposób, żeby to boisko spełniało wymogi licencyjne, żeby mecze mogły być rozgrywane również przy sztucznym świetle. Długi przetarg jest rozpisany. No mam nadzieję, że tu zmieścimy się w cenie kosztorysowej. W tym pierwszym przetargu te ceny były bardzo dobre, były niskie, natomiast mówię, to wynikało też z tego, że tego oświetlenia było za mało. Unieważniłem pierwszy przetarg na budowę przepompowni strefowej w miejscowości Nowe Olszyny. Powodem jest zbyt wysoka cena, ponad 1 000 000 zł. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma. Nie stać naszą gminę i też myślę, że niezasadnym byłoby, żeby za taką kwotę realizować tą inwestycję. I tak aktualizowaliśmy kosztorys. Nie pamiętam w tej chwili, o jaką kwotę, proszę wybaczyć. Natomiast unieważniliśmy pierwszy przetarg i liczymy, że w długim przetargu ta cena będzie oscylowała w granicach 800 tysięcy złotych. Wtedy byśmy mogli to zadanie realizować. Przypominam, jest ono współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-2020. Jest to część tego dużego projektu dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Załuski, gdzie są 3 zadania. Przepompownia Smulska, zadanie już wykonane. Czekamy tylko na oficjalny odbiór. To też ważna inwestycja i o tym też chciałbym powiedzieć, że zwiększy to wydajność tego środkowego obszaru gminy dla miejscowości Załuski, Koryciska, Wilamy, Smulska, część miejscowości również Niepiekła, część miejscowości Michałówek. Szczególnie w okresie tego największego poboru będziemy mieli teraz rezerwę nie 100 metrów sześciennych, a 200 metrów sześciennych, więc o 100% wzrosną zapasy wody w tym odcinku, więc na pewno bardzo ważna inwestycja. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, jest umowa z wykonawcą, trwają prace projektowe. Termin bodajże mamy do 15 grudnia. Tutaj też jakichś zagrożeń nie widzę, więc byśmy też to realizowali w cenie kosztorysowej. Udało się zmieścić, więc tragedii nie mam. Natomiast problem jest z tą przepompownią w Olszynach. Czasu jest i dużo, i mało. Myślę, że czasu jednak jest, czas już powoli goni, bo to jest to przetarg w procedurze zaprojektuj i wybuduj. I trzeba zrobić dokumentację. To też na pewno nie będzie trwało tydzień czy dwa, myślę, że miesiąc, dwa, trzy. No i następny rok do jesieni już wykonanie finalne tej inwestycji. Park w Kroczewie. Kilka informacji. Podpisałem umowę dotacyjną z RPO i umowę dotacyjną z samorządem województwa na dotację. W pierwszym przypadku to jest 900, bodajże 60 tysięcy, w drugim przypadku 100 tysięcy. Zadanie 2-letnie. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym już na platformie zamówień publicznych ukaże się przetarg na tą inwestycję. Mam nadzieję, że wykonawcy, którzy się zgłoszą, będą oferowali ceny w granicach cen kosztorysowych. Jest to inwestycja 2-letnia. W tym roku będziemy chcieli wykonać alejkę spacerową wzdłuż stawu i kładkę
nad kanałem łączącym mały i duży staw. To musimy w tym roku wykonać. Pozostała część inwestycji, realizacja do jesieni 2022. Podpisaliśmy już w końcu umowę na budowę hali sportowej w Stróżewie. Umowa podpisana, wykonawca niezwłocznie przystąpił do prac, już trwają prace, można jechać, zobaczyć. Rozmawiałem też z wykonawcą. Zagrożenia nie ma w tym roku, zgodnie z harmonogramem powstanie ten stan surowy. Mam takie zapewnienie wykonawcy, który też z pozostałych inwestycji samorządowych, które realizuje, będzie tu już ludzi przesyłał na tą naszą inwestycję, bo dla niego również jest to inwestycja priorytetowa, więc bardzo się cieszę. Postępowanie przetargowe odnośnie adaptacji pomieszczeń budynku po byłej aptece w Załuskach na utworzenie klubu seniora. Wpłynęła jedna oferta. Oferta zgodna z ceną kosztorysową. Ceną kosztorysową na chwilę obecną. Natomiast też zrobiliśmy tam aktualizację kosztorysu, bo jest ten kosztorys był sprzed roku i też tutaj troszeczkę to wzrosło. Tam będzie bodajże 360 tysięcy, z tego 200 tysięcy dotacji z programu Senior Plus. Więc lada moment będziemy już tutaj podpisywać umowę i też prace tutaj się rozpoczną. O przepompowni w Smulskach już mówiłem, więc tu mamy wszystko w porządku. Inwestycja zrealizowana. Budowa oświetlenia na terenie gminy Załuski. Odcinek Załuski z Dunowo. Tu jest problem. Już firma Energa wystąpiła do nas o aneks. Nie będzie to zrealizowane w tym roku, a realizacja jest do 30 czerwca 2022 roku ze względu na brak uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad projektu rozbudowy trasy S7. Odcinek w Kroczewie bez zmian do 30 grudnia będzie realizacja. Odcinek Załuski-Stróżewo, trwają prace projektowe, podpisałem umowę z projektantem. Realizacja, tak jak mówiłem, będzie zależna od posiadania wolnych środków przez gminę. Powoli też już są realizowane zadania z inicjatywy lokalnej. Też miałem przyjemność uczestniczyć w takim miłym wydarzeniu, jakie miało miejsce w miejscowości Stróżewo. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować mieszkańcom, a w szczególności pani radnej Halinie Ciarce za duże zaangażowanie i zorganizowanie pracy, pobudzenie tej społeczności lokalnej. Myślę, że efekt końcowy jest bardzo dobry, piękny, więc jest się czym pochwalić, więc bardzo serdecznie dziękuję pani radna, że daje pani taki dobry przykład naszym mieszkańcom, że czasami można też troszeczkę społecznie popracować. To też bardzo ważne. Miejscowość Karolinowo, tam rekultywacja boiska również zakończona. Będą jeszcze prace porządkowe na boisku, tak? Panie Andrzeju, tak. Więc tutaj też mniej więcej mamy to wszystko pod kontrolą. Szczytno, również tam są zakupy już dokonane, zabawek. Też jest inicjator, że tak powiem, ma kontakt z opiekunem projektu, więc też jest tam wszystko w porządku. W Załuskach czekamy na zakończenie inwestycji związanej z boiskiem. Tutaj też są opóźnienia. Wykonawca zobowiązał się zakończyć całość do 25 sierpnia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, najwyżej będziemy sięgać po kary umowne w tej sytuacji. I po zakończeniu tego będziemy wykonywać w ramach inicjatywy lokalnej dodatkowe ogrodzenie tego boiska. Co do miejscowości Kroczewo, czekamy też na decyzję konserwatora zabytków, czy będzie można taki pomost tymczasowy wybudować. Jeżeli już wymieniłem konserwatora zabytków, to też państwa poinformuję, że w najbliższy piątek o godzinie 13 jestem umówiony z panią konserwator i z panem głównym archeologiem na temat stanowisk archeologicznych na terenie gminy Załuski. Nie ukrywam, że też niepokoją mnie przede wszystkim informacje przekazywane przez konserwatora, jakoby to wójt gminy Załuski był organem, który dokonuje wpisów stanowisk archeologicznych. Jeszcze raz podkreślam, jest to wyłącznie na wniosek konserwatora zabytków. Wójt natomiast jest organem, który informuje posiadacza gruntu o takowym zajściu i będę z konserwatorem rozmawiał, żeby ten problem rozwiązać
żeby w jak najmniejszym stopniu te inwestycje były, te zabytki, te stanowiska archeologiczne były uciążliwe dla naszych mieszkańców. Proszę Państwa, to, co, na co bardzo liczyłem, stało się w końcu faktem. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy kolejne bardzo duże dofinansowanie na zadania z zakresu termodernizacji budynków użyteczności publicznej, więc ponad 1 000 000 zł znowu trafi do gminy Załuski. Rzutem na taśmę, bo jest to jeden z ostatnich już naborów unijnych. 3 budynki. Karolinowo, tam będzie termodernizacja, wymiana pieca, instalacja pompy ciepła. Podobnie budynek Załuski i szkoła podstawowa w Kamienicy. To już będzie ostatnia szkoła w gminie Załuski, gdzie przejdziemy już na ogrzewanie gazowe, bezobsługowe. No więc myślę, że będziemy na koniec kadencji mogli się, drodzy Państwo, pochwalić, że udało nam się wszystkie szkoły doprowadzić do tego, że będą ogrzewane w sposób niskoemisyjny. Co do dofinansowań, to jeszcze jest ostatni nabór w tej perspektywie unijnej. Nasz wniosek o utworzenie i bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szczytnie i w Kroczewie przeszedł już ocenę formalną. Myślę, że kwestia tygodnia, może dwóch, i będziemy mieli decyzję. Tu wnioskujemy o prawie 500 tysięcy. Więc jakby nam się udało te 500 tysięcy, jeszcze 1 000 000 z termodernizacji, dodatkowo 1 000 000 na zabytki w tym roku uzyskanym, to kiedy ukaże się ten ranking pozyskiwania środków unijnych, to myślę, że utrzymamy te dobre miejsce, które mieliśmy w poprzednich rankingu, a liczę po cichutku, że wejdziemy do 100 w Polsce. To taką mam też ogromną nadzieję, to tak na marginesie. Szanowni Państwo, trwa też już inwestycja powiatowa z udziałem środków gminnych, przebudowa drogi powiatowej Trębki Kamienica Strzębowo, to też trzeba podkreślić, że jest to kolejna inwestycja przy udziale gminy Załuski, realizowana przez powiat płoński. Szanowni Państwo, złożyliśmy 3 wnioski w ramach programu Nowy Ład. Wszystkie dotyczą dróg gminnych. Jest to tak, przebudowa drogi gminnej Słotwin-Poczernin, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załuski i przebudowa drogi gminnej z Dunowo-Nowe Olszyny, etap 3. Złożyliśmy 3 wnioski, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Byłem na spotkaniu z ministrem Wąsikiem, który zapewniał, że będzie lobbował i dbał o to, żeby wszystkie samorządy z powiatu płońskiego takowe środki otrzymały. No i trzymamy za słowo oczywiście, chociaż przeszłość pokazała, że różnie z tym bywało do tej pory. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy programie Nowy Ład, to proszę Państwa, no pomoc Państwa to jedno, natomiast trzeba powiedzieć ewidentnie, że zmiany w systemie jest podatkowym, jest specjalna strona, kalkulator, 1 200 000 zł ubytków w PIT-ie dla samorządu gminy Załuski, na przykład miasto Płońsk. 7 milionów, Sochocin 1 200 000, Naruszewo 800 tysięcy, więc trzeba też mieć świadomość, że pewne zmiany podatkowe, pewne transfery socjalne odbywają się kosztem samorządów, ale też przedsiębiorców. To też miejmy to weźmy to pod uwagę, że pieniążki no niestety z powietrza się nie biorą. Nasza ekipa gospodarcza prowadzi pracę w szkołach, no tych prac jest bardzo dużo. W Szczytno już zakończyliśmy, w Stróżewie jeszcze tam będą drobne poprawki. Obecnie pracujemy w szkole podstawowej w Kroczewie. Jeżeli już jesteśmy przy Kroczewie, to też chciałbym Państwa poinformować, że zamówiliśmy nową siatkę boiska szkolnego, koszt z montażem 9800 zł i zrobimy wszystko, żeby na rozpoczęcie roku szkolnego ta siatka i to ogrodzenie funkcjonowało. Myślę, że to w dużym skrócie tyle z mojego sprawozdania. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi za wyczerpujące sprawozdanie. Jeżeli to miał być skrót, to cóż to by było, gdyby była całość, Panie Wójcie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu 6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. Ja ze swojej strony chciałabym tylko Państwu przekazać informacje dotyczące ostatniego okresu międzysesyjnego i poinformować, że na bieżąco wspólnie z Panią Agnieszką prowadzimy wszystkie sprawy dotyczące z pismami, interwencjami mieszkańców
Jakieś tam się niestety zdarzają te interwencje, staramy się temu wszystkiemu sprostać na bieżąco, przekazujemy Państwu te informacje. Ponadto uczestniczyłam właśnie w uroczystości przywołanej przez Pana Wójta w Stróżewie, która została no, bardzo pięknie przygotowana i rzeczywiście efekty inicjatywy lokalnej są imponujące. Gratuluję mieszkańcom, gratuluję Pani Radnej, ponieważ są to naprawdę zasłużone gratulacje. Ponadto dni Święto Gminy Załuski, które odbyło się w sobotę i niedzielę w Kroczewie, też bardzo, bardzo szerokim echem się odbiło w społeczeństwie i to naprawdę bardzo pozytywne są komentarze i relacje. Też Państwo radni, którzy byli, serdecznie dziękuję za obecność. Innych zapraszam do korzystania z takich zaproszeń, bo jest to dla nas czas, kiedy możemy sobie po prostu też porozmawiać, odpocząć, pobyć ze sobą poza sprawami takimi służbowymi, które na sesji się odbywają. I to w zasadzie, aha, jeszcze odnośnie Święta Gminy Załuski, tu już Pan wspomniał też, że w niedzielę to był drugi dzień obchodów tego święta. Mieliśmy piękną uroczystość związaną z oddaniem samochodu i ze świętem strażaka. Też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy byli na tej uroczystości, reprezentowali Radę Gminy. Naprawdę uroczystości były piękne. Więc cóż jeszcze, chciałabym tutaj Pan Wójt wywołał temat Nowego Ładu i kwotę, jaka nam tutaj przyjdzie, kwotę, którą nam tutaj przyjdzie zapisać w stratach. Ja myślę, że to będą jednak większe pieniądze, bo gdybyśmy te pieniądze, które zostałyby, czyli tam ponad 1 000 000 zł, mieli w naszym budżecie i na przykład wykorzystali ją jako wkład własny w inwestycje związane z pozyskiwaniem środków unijnych, to byłaby jeszcze większa kwota, którą dzięki tym pieniądzom moglibyśmy pozyskać, więc naprawdę straty będą dużo większe. To tyle, jeżeli chodzi o moje informacje, moje uwagi. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę w punkcie 6 i przechodzimy do punktu 7, który przewiduje rozpatrzenie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu strategii rozwoju gminy Załuski na lata 2021-2030. To sprawozdanie było Państwu radnym przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to bardzo bym prosiła o przystąpienie do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Projekt uchwały Pani Skarbnik omówiła także Państwu na wspólnym posiedzeniu komisji. Myślę, że już wszystkie informacje wyczerpująco zostały przekazane, zatem możemy przystąpić do głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Tak jak Pani Skarbnik już wspomniała na wspólnym posiedzeniu komisji, te dwie uchwały są ze sobą ściśle powiązane i wyjaśniła nam, na czym polega
konieczność ich podjęcia. Proszę zatem o przystąpienie do głosowania. Proszę Państwa, 9 głosów za podjęciem uchwały, wstrzymujących się i przeciwnych głosów nie było. Zatem uchwała w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej została podjęta jednogłośnie. To jest uchwała dotycząca uporządkowania gospodarki wodnej na terenie gminy Załuski. 10. punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Załuski. Pani skarbnik przekazywała nam również projekt uchwały z szerokim omówieniem. Jeżeli Państwo nie mają co do tego projektu żadnych zapytań, ewentualnie jakichś innych uwag, to myślę, że możemy przystąpić do głosowania nad uchwałą, nad podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania. Za głosowało 9 radnych, przeciwnych, wstrzymujących się głosów nie ma. Zatem uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Załuski została podjęta. Realizujemy punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. I tu też projekt uchwały został Państwu radnym szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyły się w dniu dzisiejszym. Jeżeli nie ma żadnych uwag, prosiłabym o przystąpienie do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała budżetowa na rok 2021, zmiany w zasadzie w uchwale budżetowej zostały podjęte jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin został Państwu załączony do materiałów, więc jeżeli nie ma pytań, uwag. Związane jest to z przepisami, które regulują tworzenie takiego regulaminu, więc proszę o przystąpienie do głosowania za przyjęciem, do przekazaniem do zaopiniowania regulaminu, nawet nie za przyjęciem. Dziękuję bardzo. Przedstawiam wyniki głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych. Głosów przeciwnych nie było. Jeden głos wstrzymujący się, pan radny Andrzej Piotrowski. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków została podjęta. Realizujemy teraz punkt 13 dzisiejszego dziennego porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 189 /23/21 Rady Gminy Załuski z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Załuski a Powiatem Płońskim w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin.
Pan Wójt przekazywał Państwu również informacje na wspólnym posiedzeniu komisji dotyczących tej kwestii. Jeżeli nie ma żadnych pytań, bardzo proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ta uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach. Zmiany były Państwu przedstawione i omówione przez Panią Kierownik GOPS-u i powody tych zmian także zostały zaprezentowane, więc myślę, że na bieżąco jesteśmy poinformowani, czego dotyczą zmiany w statucie. Jeżeli nie mamy pytań, bardzo proszę o głosowanie w sprawie podjęcia uchwały. Dziękuję. Wyniki głosowania są następujące. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie mamy. Uchwała została zatem podjęta. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Załuski. Ten projekt uchwały również został Państwu radnym przedstawiony do zaopiniowania na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Załuski. Jeżeli nie mają Państwo pytań, to bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Załuski została podjęta jednogłośnie. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Załuski w roku szkolnym 2021-2022. Projekt uchwały został Państwu radnym przedstawiony i omówiony przez Panią Inspektor Monikę Bojanowską i ma on związek z dowożeniem do placówek oświatowych dzieci niepełnosprawnych. Pani Inspektor też ten projekt omówiła i wyjaśniła, myślę, wszystkie wątpliwości. Jeżeli Państwo radni nie mają tutaj w tym punkcie żadnych zapytań, proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję Państwu. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Załuski w roku szkolnym 2021-2022. Punkt 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Interpelacji w formie pisemnej nie było. W formie ustnej też nie widzę. Chyba że Państwo może jeszcze czegoś nie zauważyłam, ale nie. Wobec tego ten punkt zamykamy. Punkt 18. Wolne wnioski i zapytania. Nie widzę od Państwa radnych. To pozwolą Państwo jeszcze, że przed zamknięciem sesji zaproszę tylko mieszkańców gminy Załuski do uczestnictwa w zespole tanecznym pod nazwą Załuski Folk, który tak naprawdę został już powołany do życia w roku ubiegłym, ale przyczyny od nas niezależne w postaci pandemii niestety troszkę skomplikowały jego działalność, ale mamy nadzieję, że od najbliższego miesiąca, czyli od września, uda się już uruchomić, z pełnym impetem ruszy
nasz klub taneczny Załuski Folk. Zaznaczam, że jest to zespół wielopokoleniowy, więc od wnuczka do babci czy dziadka mogą się chętni zapisywać. Bardzo zachęcamy. Spotkanie organizacyjne jest zaplanowane na przyszły tydzień w sali konferencyjnej naszego urzędu. Organizatorką, inicjatorką i pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia jest pani radna Halina Ciarka. Gratulujemy pomysłu i życzymy sukcesów. Radni myślę, że też się pozapisują, więc tworzymy tutaj silny zespół taneczny. Dziękuję Państwu w takim razie za uwagę. Zamykam 28. sesję gminy.